Myślę, że możemy rozpocząć. Dziękujemy bardzo. Drodzy Państwo, też ta konferencja jest szczególna, jest pożegnaniem bardzo ważnego dla nas wszystkich zawodnika. Dlatego też na samym początku, zanim Radkowi oddamy głos, chciałem poprosić o zabranie głosu prezesa Jacka Bednarza. Proszę Państwa, to jest smutny moment. Smutny moment dla mnie jako byłego przeciwnika, obecnie prezesa, ale na pewno jako osoby, która ma bardzo wiele uznania i szacunku dla osoby, o której muszę dzisiaj coś powiedzieć, którą muszę pożegnać. To jest trudne, tak personalnie zupełnie, ale jest to też trudne dla tej funkcji, którą dziś mam zaszczyt sprawować i klub, który mam reprezentować. Tak jak w przypadku Kamila Kosowskiego, tak i podobnie w przypadku Radka, mam zaszczyt, ale na pewno nie mogę powiedzieć, że przyjemność zakomunikować, że coś pięknego, wzniosłego, godnego jak największego uznania się kończy. To nie jest łatwe. Natomiast na pewno mam wielką frajdę polegającą na tym, że mogę ja za wielu powiedzieć jak najbardziej szczerze i jak najbardziej od serca. Radek, bardzo Ci za wszystko dziękujemy. Za te oczywiście wspaniałe momenty, za mistrzostwa, za sukcesy, za mecze w pucharach, również za mecze w reprezentacji. Ale ja myślę, że również za te momenty, kiedy było bardzo ciężko, kiedy było bardzo trudno, kiedy zawsze można było być jednego pewien, że Sobolewski ostatni złoży broń. I raczej zniosą go z barykady, niż da się z niej zrzucić. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Musicie mu chwilę dać. Dlatego to jest niełatwe właśnie. Nie jest to całkiem oficjalne pożegnanie, bo tak naprawdę z przyjacielem czasem mówimy sobie po prostu do widzenia, ale nigdy go z serca nie wyrzucamy i tak będzie na pewno w przypadku Radka i to pewnie mówię za siebie, za pracowników klubu, za kibiców. Coś tak naprawdę poważnego i całkiem oficjalnego chcielibyśmy, jeśli to będzie możliwe, zrobić za jakiś czas, gdy Radek się tutaj pojawi i będzie mógł po raz ostatni tą koszulkę z białą gwiazdą ubrać. I będzie gotów, aby to się odbyło właśnie tak, jak na to zasługuje. Dziękuję bardzo. Przepraszam za moje zachowanie, ale jednak emocje wzięły górę. Dziękuję, panie prezesie. Ja teraz coś powiesz? Oddajemy go państwu właśnie. Jakbym uciekł wcześniej, to bardzo państwa przepraszam i to nie żaden foch, tylko po prostu emocje. No to na pewno jest moja najtrudniejsza konferencja. No, nie było ich za wiele, no ale to na pewno jest najtrudniejsza. Nie ciesz się tam, Jarula, nie ciesz. Ciężko mnie było namówić na to. No wiadomo, coś się kończy. Coś się kończy, coś wspaniałego w moim życiu. Jest mi trochę smutno, no ale chyba to jest oczywiste. No, przywiązałem się do tego miejsca. Przywiązałem się do tych wszystkich ludzi, których na co dzień spotykałem. Przemyśleń starczy, bo się rozkleję. Przy okazji takiego spotkania nie może zabraknąć podziękowań. Dziękuję bardzo panu Bogusławowi Cupiałowi za zaufanie i za to wszystko, co uczynił dla mojej rodziny. Dziękuję wszystkim kibicom.
kibiców. Cieszę się bardzo, że mamy tutaj przedstawicieli Stowarzyszenia Kibiców, czyli jest pan Robert Szymański, Szymon Michlowicz, jest i Ewa. Wiem, że oni także są przygotowani, aby Radkowi coś wręczyć i pogratulować za te ponad 8 lat. Jeszcze raz dziękuję wszystkim za wszystko. Ale na pewno jako osoby, która ma bardzo wiele uznania i szacunku dla osoby, o której muszę dzisiaj coś powiedzieć, którą muszę pożegnać. To jest trudne, tak personalnie zupełnie, ale jest to też trudne dla tej funkcji, którą dziś mam zaszczyt sprawować i klub, który mam reprezentować. Tak jak w przypadku Kamila Kosowskiego, tak i podobnie w przypadku Radka, mam zaszczyt, ale na pewno nie mogę powiedzieć, że przyjemność zakomunikować, że coś pięknego, wzniosłego, godnego jak największego uznania się kończy. To nie jest łatwe. Natomiast na pewno mam wielką frajdę polegającą na tym, że mogę ja za wielu powiedzieć... Trudniejsza konferencja. Nie było ich za wiele. No ale to na pewno jest najtrudniejsza. Nie ciesz się tam, Jarula, nie ciesz. Ciężko mnie było namówić na to. No wiadomo, coś się kończy. Coś się kończy, coś wspaniałego w moim życiu. Jest mi trochę smutno, no ale chyba to jest oczywiste. No, przywiązałem się do tego miejsca. Przywiązałem się do tych wszystkich ludzi, których na co dzień spotykałem. Dobra, przemyśleń starczy, bo się rozkleję. Przy okazji takiego spotkania nie może zabraknąć podziękowań. Dziękuję bardzo panu Bogusławowi Cupiałowi za zaufanie i za to wszystko, co uczynił dla mojej rodziny. Do widzenia. Ale nigdy go z serca nie wyrzucamy i tak będzie na pewno w przypadku Radka i to pewnie mówię za siebie, za pracowników klubu, za kibiców. Coś tak naprawdę poważnego i całkiem oficjalnego chcielibyśmy, jeśli to będzie możliwe, zrobić za jakiś czas, gdy Radek się tutaj pojawi i będzie mógł po raz ostatni tą koszulkę z białą gwiazdą ubrać. I będzie gotów, aby to się odbyło właśnie tak, jak na to zasługuje. Dziękuję bardzo. Przepraszam za moje zachowanie, ale jednak emocje wzięły górę. Dziękuję, panie prezesie. Ja teraz coś oddajemy go państwu właśnie. Jakbym uciekł wcześniej, to bardzo państwa przepraszam i to nie żaden foch, tylko po prostu emocje. No to na pewno jest moja najtrudniejsza. Myślę, że możemy rozpocząć. Dziękujemy bardzo. Drodzy państwo, też ta konferencja jest szczególna. Jest pożegnaniem bardzo ważnego dla nas wszystkich zawodnika. Dlatego też na samym początku, zanim Radkowi oddamy głos, chciałem poprosić o zabranie głosu prezesa Jacka Bednarza. Proszę państwa, to jest smutny moment. Smutny moment dla mnie jako byłego przeciwnika, obecnie
prezesa jak najbardziej szczerze i jak najbardziej od serca. Radek, bardzo ci za wszystko dziękujemy. Za te oczywiście wspaniałe momenty, za mistrzostwa, za sukcesy, za mecze w pucharach, również za mecze w reprezentacji. Ale ja myślę, że również za te momenty, kiedy było bardzo ciężko, kiedy było bardzo trudno, kiedy zawsze można było być jednego pewien, że Sobolewski ostatni złoży broń. I raczej zniosą go z barykady, niż da się z niej zrzucić. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Musicie mu chwilę dać. Dlatego to jest niełatwe właśnie. Nie jest to całkiem oficjalne pożegnanie, bo tak naprawdę z przyjacielem czasem mówimy sobie po prostu